Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie taką piękną serwetkę w kolorze wrzosowym. Serwetka taka dosyć nietypowa, ponieważ ma tutaj w środku schemat takiego jakby wielokąta. Pracochłonna, nie powiem, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Szydełkowałam tą serwetkę szydełkiem. No, szydełkiem 1,75, a kordonkiem nowosolskim bawełnianym kolor wrzos. Jest to kordonek numer 6, czyli to jest z takich troszeczkę grubszych kordonków na szydełko 1,75. Serwetka, mam centymetr, tu mam centymetr, serwetka ma chyba 50 cm, jak ją wcześniej mierzyłam. Tak, 50 cm. O, nie była krochmalona, pomoczyłam ją tylko, zamoczyłam wodą i rozpięłam tylko szpileczkami. Jeszcze muszę ją troszeczkę wyprasować. Serwetka bardzo fajna, bardzo ładnie się prezentuje, bardzo fajne ma wykończenie. I co? Aha, w tym filmiku będę szydełkowała innym kordonkiem, kordonkiem Malwa, tym takim na takiej wielkiej szpuli i szydełkiem 1,25, ponieważ mam dosyć cienki kordonek i będę szydełkowała 1,25 kordonkiem chyba. No. Więc co? Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Przygotujcie sobie kordonek, szydełko i widzimy się za chwileczkę. Więc zabieramy się do pracy, bierzemy, robimy pętelkę, i zaczynamy od 10 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zamykamy ten łańcuszek w kółeczko, wbijając się w pierwsze oczko i robiąc oczko ścisłe. Mamy malutkie kółeczko i teraz będziemy robić słupki. Trzy oczka łańcuszka jako słupek. I oczko łańcuszka na łuk. I teraz narzut. Wbijamy się w to kółeczko i robimy słupek, oczko łańcuszka, słupek. I tak robimy, żeby nam wyszło 16 słupków przedzielonych, każdy słupek przedzielony oczkiem łańcuszka. Więc robimy sobie tak naokoło. 16 słupków, łącznie z tymi trzema oczkami łańcuszka. I zakończamy rząd. Ja tutaj zrobiłam już 16 słupków, oczko łańcuszka i raz, dwa, trzecie oczko, oczko ścisłe. Ja sobie tutaj już odetnę tą nitkę, bo mi przeszkadza. Tak. Zaczynamy rząd drugi od przejścia pod oczko łańcuszka, czyli robimy oczko ścisłe pod łańcuszkiem. Cztery oczka łańcuszka na podwójny słupek i trzy oczka łańcuszka na łuk. I teraz dwa razy nitka na szydełko, pomijamy słupek, przechodzimy pod łańcuszek, ten jednooczkowy, i robimy podwójny słupek. Trzy oczka łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko, pomiędzy słupkami wbijamy się pod ten łańcuszek, robimy podwójny słupek. Trzy oczka łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko, w kolejnej tu przestrzeni podwójny słupek. I tak robimy sobie naokoło, podwójne słupki pomiędzy słupkami, a pomiędzy podwójnymi słupkami trzy oczka łańcuszka. I zakończamy rząd. Trzy oczka łańcuszka
I tutaj oczko ścisłe, raz, dwa, trzy, w czwartym oczku. I robimy oczko ścisłe, czwarte oczko łańcuszka, robimy oczko ścisłe. Tu jest teraz rząd trzeci. Trzy oczka łańcuszka na słupek, dwa oczka łańcuszka na łuk, na rzut i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Czyli mamy tutaj fałkę. Dalej, trzy oczka łańcuszka i słupek na słup. Trzy oczka łańcuszka na rzut. Na następnym podwójnym słupku słupek, dwa oczka łańcuszka i w tym samym miejscu słupek. Trzy oczka łańcuszka, słupek na słupku. I tak robimy na zmianę. Na jednym tym podwójnym słupku robimy fałkę, na drugim słupek. I tak robimy całe okrążenie. Na zmianę, a pomiędzy tymi słupkami i fałkami trzy oczka łańcuszka. Czyli robimy słupek, fałka, słupek, fałka, słupek, fałka. I zakończamy rząd. Trzy oczka łańcuszka. Tutaj mi jeszcze został do wykonania słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka i tutaj raz, dwa, w trzecim oczku oczko ścisłe. Kolejny rząd, czwarty. Przechodzimy oczkiem ścisłym do fałki, do środka. I tutaj robimy trzy oczka łańcuszka, jeszcze jeden słupek, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Cały czas w tej jednej fałce. Raz i dwa. O, czyli mamy teraz dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki w tej fałce. Trzy oczka łańcuszka i tutaj bez zmian słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka i w fałce dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki, raz i dwa, trzy oczka łańcuszka, słupek na słupku i tak robimy cały rządek. I zakończamy rząd. Trzy oczka łańcuszka. Tutaj jeszcze słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka. I w trzecie oczko wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Mamy raz, dwa, trzy, cztery rzędy. Teraz rząd piąty. W rzędzie piątym będziemy wykonywać podwójne słupki. Cztery oczka łańcuszka na podwójny słupek, dwa razy nitka na szydełko i na słupku robimy podwójny słupek. Czyli mamy dwa podwójne słupki, dwa razy nitka na szydełko i tutaj w tej pętelce musimy zrobić pięć podwójnych słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Mamy pięć podwójnych słupków, dwa razy nitka na szydełko i na każdym ze słupków robimy podwójny słupek. Raz i dwa.
Czyli w sumie mamy 9 podwójnych słupków. Czekajcie, zobaczę sobie, ile tu ma być oczek łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. Dobrze. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I na słupku podwójny słupek. Przez dwie, przez dwie i przez dwie. 3 oczka łańcuszka. I znowu zaczynamy. 2 podwójne słupki na słupkach z poprzedniego rzędu. Raz i dwa. Pięć podwójnych słupków pod tym łańcuszkiem dwuoczkowym. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I dwa podwójne słupki na słupkach. 9 słupków mamy, 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek na tym jednym słupku. O, i tak robimy sobie cały rząd. Podwójne słupki, słupek, podwójny słupek na słupku, a tutaj 9 słupków, podwójnych słupków, 5 podwójnych słupków w środku i po 2 z jednej strony i z drugiej strony. Czyli mamy w sumie 9. I tak robimy sobie cały rząd, pamiętając, że to są podwójne słupki. I kończymy rząd. 3 oczka łańcuszka. I tutaj w czwartym, raz, dwa, trzy, w czwarte oczko wbijamy się. I robimy oczko ścisłe. A teraz 3 oczka łańcuszka na słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. I teraz raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery. I w piątym tutaj na środku musimy wybrać ten środkowy podwójny słupek, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Piątym, czyli w środku wbijamy się, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i w tym samym miejscu robimy słupek, czyli mamy znowu fałkę. Trzy oczka łańcuszka, narzut i słupek na ostatnim słupku, podwójnym słupku oczywiście. Dalej 3 oczka łańcuszka, słupek na podwójnym tym pojedynczym słupku. 3 oczka łańcuszka, słupek na pierwszym podwójnym słupku. 3 oczka łańcuszka i znowu raz, dwa, trzy, cztery, wybieramy piąty słupek i w piątym robimy fałkę, czyli słupek, dwa oczka łańcuszka i w tym samym miejscu wbijamy się, robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka i znowu słupek na ostatnim podwójnym słupku. Trzy oczka łańcuszka, słupek na podwójnym słupku. I tak dalej robimy ten rząd. Czyli tutaj, gdzie mamy 9 słupków, podwójnych słupków, robimy fałkę na środku i tutaj słupki na pierwszym i na ostatnim podwójnym słupku, a między nimi po 3 oczka łańcuszka. I tak sobie robimy naokoło. I kończymy rząd. Szósty. 3 oczka łańcuszka, słupek na podwójnym słupku. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I w trzecim oczku oczko ścisłe. I tak wygląda nasza serwetka po 6 rzędach. Zaczynamy rząd siódmy. Rząd siódmy będziemy powtarzać praktycznie ten rząd, co robiliśmy teraz. 3 oczka łańcuszka na słupek,
i 3 oczka łańcuszka na łuk. W fałce robimy fałkę, czyli słupek, 2 oczka łańcuszka i słupek. 3 oczka łańcuszka, słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka, słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka, słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka i tutaj fałka. Słupek, 2 oczka łańcuszka i słupek. 3 oczka łańcuszka i tak powtarzamy cały rząd. Praktycznie robimy to, co w poprzednim rzędzie. Słupki na słupkach i tutaj fałka na fałce. 3 oczka łańcuszka pomiędzy słupkami i robimy tak naokoło. I kończymy rząd siódmy, 3 oczka łańcuszka i tutaj 1, 2, 3 w trzecim oczku, 1, 2, 3 oczko ścisłe. I zaczynamy rząd ósmy, 3 oczka łańcuszka na słupek. 3 oczka łańcuszka na łuk. I tutaj teraz w tej fałce robimy 2 słupki. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. 1 i 2. Czyli tutaj w fałce my w każdej fałce będziemy mieć taki motyw. 3 oczka łańcuszka i słupki na słupkach. 3 oczka łańcuszka, słupek na słupku. 3 oczka łańcuszka, słupek na słupku. 3 oczka łańcuszka i tutaj motyw, czyli 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. 1 i 2. I tak powtarzamy cały rząd. Słupki na słupkach, a tu gdzie mieliśmy fałki, robimy motyw 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. I tak cały rządek. I kończymy rząd dziewiąty, 3 oczka łańcuszka i tutaj 1, 2 w trzecie oczko wbijamy się, robimy oczko ścisłe. Rząd dziewiąty będzie wyglądał tak samo jak ten rząd tutaj, to był rząd piąty. Tu będziemy robić w tym rzędzie podwójne słupki, czyli 4 oczka łańcuszka na podwójny słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. I tutaj 2 razy nitka na szydełko i tak na pierwszym słupku robimy podwójny słupek. 2 razy nitka na szydełko, na drugim słupku podwójny słupek. I teraz tutaj pod tym trzyoczkowym łańcuszkiem 5 podwójnych słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Dwa razy nitka na szydełko i tutaj podwójny słupek. I drugi podwójny słupek. Mamy razem, tak jak wtedy, 9 podwójnych słupków. Teraz 3 oczka łańcuszka i tutaj na każdym słupku podwójny słupek.
3 oczka łańcuszka, 2 razy nitka na szydełko, na słupku podwójny słupek, 3 oczka łańcuszka, no 4 zrobiłam, 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek na słupku. 3 oczka łańcuszka i tutaj robimy podwójne słupki na słupkach, a pod łańcuszkiem 5 podwójnych słupków, tak żeby w sumie wyszło nam tutaj na motywie 9 podwójnych słupków. I tak robimy sobie całe okrążenie i jest to rząd 9. I kończymy rząd 9. 3 oczka łańcuszka i 1, 2, 3, 4. W czwartym oczku oczko ścisłe. Rząd 10 będzie wyglądał tak samo jak rząd tutaj, rząd 6. Będziemy robić fałki na środku tych grup słupków podwójnych, a tutaj normalnie na podwójnych słupkach słupki. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4, na łuk. Narzut, na pierwszym podwójnym słupku robimy słupek, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4, w piątym podwójnym słupku robimy fałkę, słupek, 2 oczka łańcuszka i słupek tutaj w tym samym miejscu, 3 oczka łańcuszka, słupek na ostatnim podwójnym słupku, 3 oczka łańcuszka, słupek na 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 pierwszym podwójnym słupku, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4 i w piątym robimy fałkę, słupek, 2 oczka łańcuszka i słupek w tym samym miejscu. I tak robimy sobie naokoło. W grupie na piątym podwójnym słupku robimy fałkę, a tutaj robimy na końcu, na początku po słupku i tutaj na podwójnych słupkach słupki, między nimi 3 oczka łańcuszka. I zakończamy rząd 10. 3 oczka łańcuszka i 1, 2, 3. W trzecim oczku oczko ścisłe. 10 rzędów za nami. Tak wygląda środek serwetki. Rząd 11 będzie się składał z samych półsłupków. I tutaj fałka też pomiędzy słupkami. Więc 3 oczka łańcuszka na słupek. Pod łańcuszkiem 3 słupki. Raz, 2, 3. Słupek na słupku. Pod łańcuszkiem 3 słupki. Raz, 2 i trzeci słupek. Następnie tak. Na pierwszym tutaj słupku z fałki robimy słupek. W fałce robimy jeden słupek. I teraz fałka, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek. Jeszcze jeden słupek i słupek na słupku. Czyli mamy tutaj tak, w środku mamy fałkę i po jednym słupku z jednej strony i z drugiej strony. I potem są słupki na słupkach, czyli mamy w środku 4 słupki przedzielone oczkiem łańcuszka, tam gdzie powinna być fałka. Dalej, 3
słupki pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy. Słupek na słupku pod łańcuszkiem. Trzy słupki i słupek na słupku pod łańcuszkiem. Trzy słupki i słupek na słupku. I tak robimy sobie cały rząd. Pod łańcuszkiem trzy słupki, słupek na słupku, a w fałce robimy słupek na słupku, słupek, fałka, słupek i słupek na słupku. I tak wygląda rząd 11. Naokoło sobie robimy. I zakończamy rząd 11. Tutaj ostatnie trzy słupki pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy. I tutaj oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy z trzecim oczkiem. I robimy oczko ścisłe. Mamy 11 rzędów. Rząd 12. Też robimy same słupki. Słupek na słupku, tylko tutaj trochę inaczej będzie. Zaraz pokażę. Trzy oczka łańcuszka na słupek. I teraz słupki robimy na każdym słupku. Aż dojdziemy do tego środka. Słupek na słupku. Słupek na słupku. Słupek na słupku, słupek na słupku. Jesteśmy tu już przy tej fałce i tutaj tak, słupek na słupku i tutaj gdzie robiliśmy oczko łańcuszka, robimy tylko fałkę, czyli wbijamy się i robimy słupek, oczko łańcuszka i słupek. I dalej już słupek na słupku, słupek na słupku, słupek na słupku i tak całe okrążenie. Aż dojdziemy tutaj, zakańczamy oczkiem ścisłym w trzecim oczku i to jest koniec części pierwszej. Zapraszam do części drugiej.